Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Capifili, a to omówienie kolejnych 20 kart, które mają zostać wydane w ramach aktualizacji świątecznej do Gwinta. Tak więc mamy kolejne 20 kart, które zostały zapowiedziane wczoraj przez Redów na ich streamie. Tak więc mamy już łącznie 40 kart w tej aktualizacji, które znamy. W poprzednim odcinku omówiłem pierwsze 20, dzisiaj czas na kolejną 20, tak więc mamy oczywiście karty dla różnych frakcji. Lecimy sobie od początku, tak więc mamy tutaj karty neutralne. Mamy dwa nowe przedmioty. Pierwszym z nich jest głaz. Jest to karta specjalna, organiczna, która zadaje 7 punktów obrażeń przeciwnikowi i przenosi go rząd wyżej. Jeżeli rząd jest pełny, zniszczy wtedy tego wroga. I o co chodzi z zapełnieniem rzędu? Właśnie o to, że najprawdopodobniej będą jakieś limity co do ilości jednostek w rzędzie, jeżeli chodzi o gwinta, ponieważ obecnie takiego czegoś nie ma. Teraz myślę, że patrząc na te karty, na głaz, na chłopską milicję z poprzedniego streama, wypełnienie rzędu, tak więc będzie tutaj jakiś limit jednostek w rzędzie, myślę, że 10-12 jednostek w rzędzie, myślę, że to będzie maksimum. Tak więc mamy tutaj właśnie taką kartę, która nam przenosi dobra karta, myślę, że do pogody. Dalej mamy włócznie, czyli kolejną kartę specjalną, przedmiot, który zadaje jednostce obrażenia równe sile bazowej jednostki w naszej ręce. Tak więc początkowo wybieramy sobie jednostkę w ręce, a potem atakujemy wybraną jednostkę. Podobnie działa jak ten Elfi Najemnik ze Skojatel. Naprawdę bardzo zbliżona umiejętność, tylko że tutaj wybieramy siłę z ręki. Dobrze, teraz kolejne jednostki jest karta epicka Stregobor, który ma 10 punktów siły i przy rozejmie wtedy każdy z graczy dobiera jednostkę i zmienia siłę jednostki na 1. Czyli właśnie rozejm. To jest pytanie, co znaczy rozejm? Jeszcze nie znamy tego słowa kluczowego. Pewnie wkrótce się dowiemy. Obecnie w gwincie chyba nikt nie ma właśnie rozejmu. No i zobaczymy, jaka będzie właśnie mechanika tego rozejmu. Myślę, że to jest nawet dobra karta do przewijarki. Zobaczymy, czy uda się jakoś tę kartę do przewijarki dodać. No, w każdym razie tutaj ta karta może być ciekawa, jeżeli dokładnie poznamy umiejętność rozejm. I dalej mamy, słuchajcie, legendę. Jest Uma. Uma znany oczywiście z Wiedźmina 3. A dokładniej ta karta nazywa się Klątwa Brzydoty. Jest to karta zaklęcia przeklęta. No i oczywiście jest to karta specjalna, ponieważ nie ma siły. Stwórz złotą jednostkę i przemień się w nią. Tak więc z tego, co rozumiem, to wybieramy jednostkę, która jest na stole i właśnie wtedy ją tworzymy. I myślę, że to jest naprawdę ciekawa opcja, ponieważ możemy tutaj na przykład stworzyć Koral albo Lugosa Szalonego, grając Skellige, czy każdą inną potrzebną legendę w różnych frakcjach. Nie wiem, w szpiegach można Rainfarna skopiować albo Meno. To jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo silna legenda. Oczywiście, jeżeli tak będzie działać, jeżeli ja tutaj czegoś nie zrozumiem, to oczywiście możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie na dany temat więcej informacji. Dobrze, tak więc to byłyby karty neutralne. Teraz przejdziemy sobie już do kart frakcyjnych. Potwory. Ostatnio poznaliśmy Wilkołaka, teraz mamy Wilkołaka Alfa, czyli jest to przeklęta bestia, która tworzy wilka po każdej stronie, ona tworzy wilka po każdej stronie, kiedy mamy kontakt ze światłem księżyca. Światło księżyca to będzie oczywiście nowy efekt, który zostanie dodany. Również na razie o tym świetle księżyca nie mamy zbytnio informacji, ale kolejna jednostka, która do tego światła księżyca może dobrze działać, podobnie jak wilkołak zwykły. I tutaj ona tworzy wilka, jeden punkt siły i brak umiejętności. To jest oczywiście ten wilk znany z ducha lasu.
Dobrze, teraz mamy kartę epicką. Jest to pasożyt, czyli organiczna karta specjalna, która zadaje 12 punktów obrażeń wrogowi albo wzmacnia sojusznika 12, tak więc mamy tutaj wybór. I działa to podobnie do jadu Manticory, tylko że tam możemy tylko uderzyć jednostkę, tylko że tutaj jest taka różnica, że jeżeli wybierzemy zadawanie obrażeń, to możemy zadać te obrażenia tylko wrogowi. Nie możemy naszej karcie zadać obrażeń, co czasami się potrafi przydać. I możemy również wzmocnić sojusznika o 12. To już oczywiście zależnie od naszego wyboru. Naprawdę świetny art ma ta karta. Trzeba przyznać, że wygląda to świetnie. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do nowej karty legendarnej. Ostatnio ujawnili nam nową kartę Przątki, Inkantację, a teraz mamy nową Kuchtę. Kuchta Rytuał. Tak więc jest to oczywiście relikt i czarodziej, który wskrzesza dwie brązowe jednostki z zemstą. Tak więc kolejna jednostka do talii zemsty, która wygląda już naprawdę ciekawie, ponieważ no nie dość, że mamy tą Kuchtę, to jeszcze do zemsty mamy sporo nowych, ciekawych kart, które myślę, że będziemy używać i być może dostaniemy jakiegoś lidera do zemsty, nie wiem, ale byłoby naprawdę ciekawie. Tak więc Kuchta z jednym punktem wskrzesza nam dwie brązowe jednostki z zemstą. Teraz czas na frakcję Nilfgaardu. Tak więc co mamy tutaj w Nilfgaardzie? Już widzicie, mamy dwie karty brązowe. Pierwsza karta to Mazidło, czyli karta alchemii specjalna, jest to również przedmiot i możemy tutaj wybrać uzdrowienie wszystkich losowych sojuszników i losowo podzielenie między nimi 5 punktów wzmocnień lub wskrzeszenie brązowej jednostki o sile 5 lub niższej. Tak więc mamy tutaj kartę specjalną alchemii, która jest tutaj wykorzystywana przy nowicjuszach z Wicovara, tak więc możemy stworzyć właśnie coś ciekawego z tym właśnie z kartami alchemii, ponieważ mamy już wronie oko, mamy te piwo, mamy teraz też mazidło, które myślę, że może być wykorzystywane. Mamy też nadzorcę niewolników, czyli jest to karta oficera z 3 punktami i on tutaj tworzy brązową jednostkę stali przeciwnika. Tak więc no jest to dosyć ciekawa opcja i jest to dosyć mocna opcja, chociaż czasami może to nie wyjść zbyt dobrze, ponieważ tworzymy brązową jednostkę stali przeciwnika i tutaj chyba chodzi o albo o losową jednostkę stali, albo no myślę, że tak, myślę, że to jest losowa jednostka stali. No i właśnie tutaj może nam zawsze dobrać coś słabego. Tak więc to oczywiście zależy od tego, czym gra nasz przeciwnik. I tutaj do Nilfgaardu mamy jeszcze jedną kartę legendarną. Słuchajcie, jest to nowa karta Yennefer. Yennefer Wstrząs, która ma 5 punktów i tworzy ostatnio zagrane przez nas karty brązowe lub srebrne. Chodzi tutaj o karty zaklęcia. Tak więc Yennefer otrzymała tutaj kolejną kartę po zwykłej Yennefer i Yennefer Klątwy. Tym razem jest to karta przypisana tylko i wyłącznie do Nilfgaardu. I mamy tutaj właśnie ciekawe rozwiązanie, ponieważ mamy tutaj zaklęcia, ale w Nilfgaardzie. W sumie to niezbyt do siebie pasuje. No i tutaj naprawdę mamy właśnie tą kartę specjalną Mazidła, ostatnio mieliśmy Jad Wisielców, teraz Yennefer, tak więc mamy sporo tych tutaj umiejętności z kartami specjalnymi dla Nilfgaardu, a wcześniej kart specjalnych dla Nilfgaardu praktycznie nie było. No tam była praktycznie tylko zdrada, no i złote zabójstwo. I chyba nie było więcej tutaj kart specjalnych dla Nilfgaardu. No dobrze, teraz przechodzimy sobie do Królestw Północy, ponieważ tutaj również mamy parę ciekawych kart. Tak więc mamy Udręczonego Czarodzieja. Brązowa karta z 2 punktami. Jest to oczywiście jednostka przeklętego czarodzieja,
i możemy zobaczyć dwie brązowe zaklęcia lub przedmioty ze swojej talii, po czym zagramy jedną z tych kart. Tak więc, no trochę podobne do nowicjusza w Nilfgaardzie. No i też ma to jakiś związek ze Shilą w Królestwach Północy oczywiście. No i myślę, że dosyć też podobna karta do wykładowcy z Banart, ponieważ tam również mamy do czynienia z kartami specjalnymi, tylko że z alchemią, a tutaj są zaklęcia bądź przedmioty, tak więc myślę, że ciekawa karta, która z pewnością będzie wykorzystywana, jeżeli ktoś zdoła stworzyć dobrą talię z zaklęciami bądź przedmiotami, to myślę, że właśnie takiego udręczonego czarodzieja będzie można wykorzystać. A ten kołowrót to jest taktyka, z tego co się orientuję, tak. On nie jest przedmiotem, tak więc ten czarodziej nie będzie mógł zagrać tego kołowrotu, ale na pewno znajdziecie sporo kart, które ten czarodziej będzie mógł wykorzystać. Dobrze, teraz potępiona czarodziejka, czyli kolejny przeklęty czarodziej. Ta karta ma następującą umiejętność. Jeśli w rzędzie tej jednostki jest przeklęta jednostka, zadaj 7 punktów obrażeń. Zobaczcie, jak to ciekawie wygląda, tak więc mamy znowu tutaj tak przeklęty, który był charakterystyczny dla Skellige, a tym razem objawia się on nam w Królestwach Północy, co jest naprawdę, naprawdę dziwne, ponieważ wydawałoby się, że właśnie tak przeklętych jest dla Królestw Północy. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłem, do Nilfgaardu doszły te spele. No dobrze. I mamy tutaj jeszcze kartę epicką Huberta Rejka, czyli wampira z Wiedźmina III. On ma 7 punktów i wykradnia wszystkie wzmocnienia jednostek ze swojej talii. I właśnie dodaje te wzmocnienia do siebie. I to jest naprawdę mocne, ponieważ jeżeli gramy foltestem, który boostuje wszystkie jednostki w talii, w ręce i na polu bitwy, to ten Hubert Drake dodaje do siebie wszystkie wzmocnienia, tak więc może zrobić naprawdę mnóstwo punktów, a jeżeli mamy 40 kart w talii, to sami sobie policzcie, ile ten Hubert Drake potrafi zrobić. No oczywiście 10 kart nam dobiera na początku do ręki plus jeszcze dowódca, tak więc mamy 11 kart w ręce, ale w talii przy 40-kartowej talii zostaje kart w talii 30, tak więc on rzucony w pierwszej rundzie może, oczywiście po folteście, może dać nam 30 punktów plus 7, to jest 37 punktów, to jest naprawdę niesłychane i chyba tak to będzie działać, no bo tutaj wszystko na to wskazuje, że właśnie tak będzie wyglądać ta mechanika, co jest naprawdę niesamowitą wartością punktową, no chyba, że tutaj foltest zostanie w jakiś sposób zmieniony. No miejmy nadzieję, że tutaj to pozostanie i będziemy mogli cieszyć się tak wspaniałą kartą. No ale zobaczymy, czy to będzie jakoś zbalansowane, ponieważ no naprawdę jest to bardzo mocne. Tak ogólnie jeszcze tutaj dopowiem, że mamy tutaj Priscillę na arcie. Kto grał Wiedźmina, czy ten wie, dlaczego jest tu Priscilla. Myślę, że nie ma tutaj sensu jak na razie spoilerować nikomu, kto Wiedźmina, czy jeszcze nie grał. Mamy też legendę, czyli Kian. Jest to przeklęty Wiedźmin. Słuchajcie, Wiedźmin, postać z Wiedźmina III, który właśnie został zabity. Jeżeli graliście w trzeciego Wiedźmina, to myślę, że mogliście tę postać poznać. I tutaj ta legenda w Królestwach Północy ma 4 punkty i mamy tutaj do wybrania dwa warianty. Albo stworzenie brązowej lub srebrnej karty alchemii, albo stworzenie brązowego lub srebrnego przedmiotu, tak więc mamy tutaj kolejne połączenie z tymi właśnie przeklętymi, tak jak te dwie karty, które przed chwilą wam pokazywałem, udręczony czarodziej i potępiona czarodziejka, tak więc Kian, tutaj kolejna karta do przeklętych Królestw Północy. No dobrze, pozostało nam jeszcze Skojatel oraz Skellige, tak więc jak tutaj wygląda sprawa Skojatel? Mamy czarną panterę, czyli bestia z 4 punktami, która zadaje 7 punktów obrażeń wrogowi w rzędzie z mniej niż 3 jednostkami. Tak więc kolejna jednostka w Skoja, która tutaj zadaje obrażenia. Naprawdę świetny art, muszę przyznać, że w
Fajnie to wygląda, jeszcze lepiej oczywiście w wersji animowanej. No i teraz słuchajcie, myślę, że gratka dla wszystkich fanów Gwinta, czyli Pawko Gale, czyli właśnie myślę, że gracze Gwinta mogą tę postać kojarzyć i myślę, że nawet powinni, ponieważ jest to oczywiście nawiązanie do Pawła Burzy, czyli jednego z pracowników CD Projekt Red, który naprawdę tutaj mocno przyczynił się do rozwoju Gwinta. Jest on chyba menedżerem społeczności i myślę, że stał się taką ikoną Gwinta w Polsce i nie tylko w Polsce, nawet na całym świecie, tak więc doczekał się swojej karty, no i w sumie nawet nie jest to do końca przetłumaczone. Zamiast burza mamy gale, co oczywiście można byłoby przetłumaczyć. Zobaczymy, czy tutaj będziemy mieli tłumaczenie na polski. 5 punktów siły i zagrywa losowy brązowy lub srebrny przedmiot z naszej talii. Tak więc mamy kolejną jednostkę do przedmiotów, które wchodzą właśnie wraz z tą aktualizacją. Teraz legenda. Xavier Moran, czyli krasnolud z 9 punktami, który wzmacnia siebie o siłę ostatniego zagranego krasnoluda przez nas. Tak więc, no jeżeli tutaj na przykład zagramy Trapera, który ma 7 punktów, to ta karta wzmocni się o 7, więc będzie miała 16. Jest to legenda, ale tutaj mamy, jak widzicie, znacznik karty epickiej, jednak z tego co Redzi zapowiedzieli, to jest to po prostu błąd i Xavier będzie najprawdopodobniej kartą legendarną. Jeżeli może pamiętacie, że w czasach zamkniętej bety właśnie mieliśmy karty epickie legendarne, bądź przepraszam, co ja powiedziałem, złote epickie, bądź srebrne legendarne. Epickie legendarne to przecież nie miało sensu, no ale dobra. Teraz Skellige. Skellige, czyli kolejna frakcja, w której zostały dodane karty. Tutaj oczywiście w każdej frakcji otrzymaliśmy nowe karty. Ostatnio wam tutaj omawiałem parę kart, a teraz doszły kolejne. Skelligijski Treser, czyli żołnierz klanu Tirsia, który tworzy nam niedźwiedzia. Ma 1 punkt, tworzy nam niedźwiedzia z 11 punktami. Tak więc 12 punktów robi ta karta. I ten niedźwiedź ma również tak przeklęty. Teraz karta srebrna. Ozdobny miecz, czyli karta specjalna przedmiotu, która tworzy żołnierza ze Skellige i ulepsza go o 2. Tak więc tutaj chociażby ten Skelligijski Treser jest żołnierzem, ale naprawdę mamy sporo jednostek żołnierzy w Skellige. No, na przykład topornicy, harcownicy klanu Ancrate, Tirsiach. Jest tego naprawdę dużo i teraz tutaj nie ma sensu, myślę, że wymieniać wszystkich. Możecie to oczywiście zobaczyć przy każdej z kart. W Gwincie są podane ich tagi, a kart z tagiem żołnierz w Skellige jest naprawdę mnóstwo. Praktycznie większość kart ze Skellige ma właśnie taki tag. I jeszcze mamy, słuchajcie, legendę, czyli Ulfhedinn, czyli jest to wilkołak z 8 punktami, bestia przeklęta, która zadaje 2 punkty obrażeń rannemu wrogowi. Tak więc ma oczywiście 8 punktów siły i jest to karta legendarna. Oczywiście te obrażenia zadaje każdemu rannemu wrogowi, tak więc tyle, ile jest po stronie przeciwnej, to właśnie tyle, ile jest zranionych po stronie przeciwnej, to właśnie tyle obrażeń zada. Tak więc, no oczywiście zależy to od tego, jak tutaj zranimy jednostki przeciwnika. Nie wiem, czy ta legenda będzie wykorzystywana. No trochę mi się kojarzy z Wabjornem, a obecnie tutaj nie ma tutaj zbytnio deku na osłabianie jednostek przeciwnika z Skellige, bo oczywiście są osłabienie swoich. Na przykład ten łucznik klanu Brockfar może osłabić aż 3 jednostki, tak więc taki Ulfhedinn z łucznikiem klanu Brockfar mógłby zadziałać całkiem nieźle. I słuchajcie, jeszcze podobno w tym tygodniu mamy mieć kolejny stream redów z kolejnymi kartami. A tymczasem my musimy poczekać na nowe karty i zaznajomić się jeszcze z tymi kartami, które zostały nam przedstawione. Tak więc ja się z wami żegnam. Do następnego filmu. Cześć. Na razie.